Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Think Tank Live Talks. Dziś 29 października. Rozmawiamy na profilu ośrodka Think Tank. Witam Państwa serdecznie. Już Państwo widzą, że jest nas pięciu. Tak się ułożyło. Będziemy rozmawiać o temacie strategicznym, najważniejszym jakby dla przyszłości Polski, mianowicie no, jak opanować, czy jak się odnosić do zadłużania publicznego, jak potraktować dług publiczny, czy można się nim posłużyć na przykład do sfinansowania rozwoju naszego kraju w przyszłości, jak się tylko skończy pandemia. Z nami, proszę Państwa, jest czterech młodych ekonomistów. Bardzo się cieszę, witam Panów serdecznie. Przedstawiam Państwu pan Jakub Pawelczak, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, doktorant University of Minnesota. Pan reprezentuje apel ekonomistów różnych pokoleń, którzy 18 maja zaapelowali o przejrzystość finansów państwa. Więcej pewnie powiemy Państwu w trakcie dyskusji. 2 lipca ukazał się, jakby można powiedzieć, kontrstanowisko, środowisko młodych ekonomistów, reprezentowane tutaj przez pana Jana Zygmuntowskiego. Witam serdecznie pana współprzewodniczącego Polskiej Sieci Ekonomii, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i właśnie jednego z sygnariuszy listu młodych ekonomistów. Dług dla regeneracji. Panowie apelowali przede wszystkim o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji. Tak, od razu chciałbym zaznaczyć, że mój udział tutaj też wynika z tego, że na ulicach polskich miast trwa strajk kobiet, w związku z czym też druga współprzewodnicząca Polskiej Sieci Ekonomii, ponieważ mamy dwie osoby w przedstawicielstwie, podejrzewam, że w tym momencie przede wszystkim walczę o swoje prawo. Jasne. Wspieramy, ja wspieram. Nie chcę za panów tutaj się wypowiadać, wspieram ten strajk. I 30 lipca, proszę Państwa, ukazał się apel, czy stanowisko właściwie też młodych ekonomistów, członków Towarzystwa Ekonomistów Polskich. To było 30 września. Panowie apelowali, czy prosili, czy zajęli stanowisko, żeby uważać w ogóle z tym zadłużaniem. I jest z nami pan Nikodem Szewczyk, witam również, analityk Instytutu Badań Strukturalnych. Pan reprezentuje środowisko, które zamierza się wypowiedzieć, choć był pan również sygnatariuszem listu z 30 lipca, które zamierza zająć stanowisko w sprawie tego, jak wykorzystać ten ewentualnie uwolnione środki inwestycyjne przy założeniu, że rzeczywiście Sejm pogodziłby się z koniecznością odwołania tego progu 60%. Witam panów raz jeszcze i zacznijmy od takiego bardzo pytania na początek, w takiej kolejności jak panu przedstawiałem, czyli panie Jakubie, gdyby pan zechciał pierwszy, gdyby pan się odmutował, jak to mówią, i pytanie do wszystkich panów. A ile wynosi w tej chwili polski dług publiczny? Pytanie do mnie. 46%, a wpisany w przyszły budżet liczony metodyką General Government wyniesie 64%, będzie raportowany do Unii Europejskiej. Czy to dużo, czy to mało? Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać. Zaraz o tym będziemy rozmawiać. Jasne. Panie Janie. Pan Jan Zygmuntowski. Tak, nie będę mówił o polskiej metodyce, bo moim zdaniem nie ma sensu jej stosować w ogóle i tutaj na pewno się zgodzę z panami, więc powiedziałbym, że tą metodyką unijną w tym momencie to jest 62%, a biorąc pod uwagę, że idzie nowy lockdown, to będzie na pewno więcej. Pan Mateusz Urban. Tak, ja tutaj zgadzam się, że metodyka unijna, która obejmuje całość naszego długu, także tego wypchniętego poza oficjalny, raportowany przez Ministerstwo Finansów jest lepsza, więc zgadzam się z przedmówcą, że ta wyższa liczba jest dokładniejsza w tym kontekście. Ja tylko dodam, że pan Mateusz Urban, bo nie dodałem ważnej informacji, że pan jest doktorantem Oxford Economics w Londynie. Muszę tutaj sprostować, bo ta nazwa jest troszkę myląca. Bardzo chciałbym być doktorantem na Oxfordzie. Może tak. Niektórych zawiodę i nie jestem nim, przynajmniej
Póki co pracuję w firmie, która nazywa się Oxford Economics, zajmuje się analityką gospodarczą i prognozami, ale to już nie pierwszy raz to się zdarza, także... Jasne, także rozumiem. Zobaczę. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Tym niemniej jest pan młodym ekonomistą i reprezentuje pan środowisko, które też zabrało głos w tej dyskusji. Tak I bardzo proszę, pan Nikodem. Panie Nikodem, jak pan liczy dług publiczny? No tutaj trzeba rozdzielić rzeczywiście ten dług publiczny, który pochodzi z budżetu państwa, ten tak zwany general government, od zadłużenia całego sektora finansów publicznych, i metodyka unijna uwzględnia zadłużenie również całego sektora finansów publicznych, no i to jest rzeczywiście tam w okolicach 62%, biorąc pod uwagę to, że już teraz zapowiedziane zostały kolejne wsparcia finansowe dla przedsiębiorstw związane z mini lockdownem, który nas czeka, no to tak jak wcześniej wspominali koledzy, będzie to pewnie wyższa liczba już niedługo. Jasne, dziękuję bardzo panowie. Czyli mamy jasność, że mamy przekroczony limit przewidziany w Konstytucji RP, który wynosi 60%, i zacznijmy od tej kwestii. Polska się do niedawna, tak jeszcze kilka lat temu, chwaliła tym na świecie, że wprowadziła do konstytucji taki hamulec dla zadłużenia państwa. I co więcej, wiele państw przyglądało się tym naszym rozwiązaniom i niektóre z nich wprowadziły też u siebie, a inne planowały wprowadzić taki hamulec, a dzisiaj w zasadzie się powstrzymują, bo zaczął się spór wokół tego, co to jest dług, jaka jest jego rola i ile się może państwo zadłużać. Pytanie do panów jest takie, zwłaszcza do autorów, no właściwie do wszystkich panów, dokładnie takie samo, mianowicie czy ten poziom zadłużenia jest bezpieczny czy niebezpieczny dla naszej gospodarki, dla naszych szans rozwojowych, generalnie dla nas wszystkich jako podatników, jako społeczeństwa. Możemy panie Jakubie poprosić o to, o wypowiedź? Jasne. Ja chciałem podziękować za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że taka debata i w takim gronie ma miejsce. Szkoda, że nie ma pośród nas żadnej prelegentki kobiety, ale ważniejsze sprawy dzieją się w Polsce. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ta nasza debata rozgrzała gdzieś tam na początku maja, na końcu kwietnia. Moim zdaniem to jest kompletna już w tej chwili prehistoria względem tego, co się stało. To znaczy nasza debata publiczna kompletnie ewoluowała w różnych kierunkach, ale też w pewnym sensie działania, polityka gospodarcza też z jednej strony weszliśmy w recesję, ale co będę chciał argumentować, tak naprawdę fundamentalnie polityka co do założeń tak naprawdę się nie zmieniła. Co do samej wartości długu, myślę, że panowie przyłączą się do mnie w stwierdzeniu, że sam limit konstytucyjny 60% jest tylko elementem całego systemu finansów publicznych, który ulega pewnej zmianie. I tutaj możemy się różnić w kwestii tego, czy ten element uważamy za najważniejszy. W mojej ocenie zmiana bez tak naprawdę porządnej debaty publicznej i zmian prawa w zasadzie z wyłączeniem zmiany w regule wydatkowej, to znaczy obejście limitu konstytucyjnego, jest dość symptomatyczna i budzi moje zastrzeżenia. Ale jeżeli pytanie było o to, czy sam limit 60% zadłużenia przekroczony bądź nie będzie wpływał na to, czy Polska będzie się rozwijała, to sam limit jest tutaj kwestią drugorzędną. Jest to element całego systemu. W mojej ocenie symptomatyczne jest omijanie go i jest to tylko element jakiejś szerszej strategii politycznej w kontekście polityki gospodarczej. Dziękuję. Musimy to rozebrać trochę dokładniej, ale to za chwilę. Pan Jan Zygmuntowski, jak pan podchodzi do tego limitu? Ja również dziękuję tutaj za zaproszenie.
i to grono, w którym spieramy się i dyskutujemy od znacznie dłuższego czasu niż tak naprawdę ta debata teraz. Ma rację na pewno tutaj Kuba, że ta debata właściwie w pewnym sensie otworzyła się od transparentności i rzeczywiście zaczęliśmy mówić o tym, jaki jest prawdziwy poziom długu. Potem my powiedzieliśmy o zniesieniu limitu, ponieważ mieliśmy świadomość, że i tak na pewno konieczne działania kryzysowe sprawią, że przekroczymy w poprawnej, transparentnej metodologii, przekroczymy poziom ten konstytucyjny, więc stwierdziliśmy, dobrze, w takim razie powiedzmy, król jest nagi, nie jest potrzebny ten limit, rozmawiajmy o innych sposobach. Z prostej przyczyny, te numeryczne reguły fiskalne, no, taką ogromną sympatię zyskały tak naprawdę na początku lat 90., kiedy zostały powiązane jeszcze z innymi takimi bardzo popularnymi pomysłami, strategią bezpośredniego celu inflacyjnego, niezależnością banków centralnych. Przez to, że polityka monetarna została usunięta w ogóle z dyskursu jako jakieś tam główne narzędzie prowadzenia polityki, no to skupiono się na tej polityce fiskalnej i na narzuceniu tych ograniczeń. Natomiast, mówiąc za Musgrave'em, źródła niestabilności w gospodarce są zawsze na tyle niezmienne, że nie da się znaleźć jednego poprawnego zestawu formuł i po prostu co jakiś czas trzeba dokonywać takich zmian. I jedną z tych zmian naszym zdaniem jest właśnie to, i tutaj rację ma Kuba, rzeczywiście tych zmian musi być szereg. My proponujemy od początku chociażby wprowadzenie społecznej rady fiskalnej, zwiększanie partycypacji, generalnie zwiększanie dialogu społecznego, który przez ostatnie kilka dni widzimy, jak wygląda w obecnym momencie, i zwiększanie go po to, żeby nie ograniczać się sztucznymi i takimi sztywnymi limitami. I wydaje nam się, że to jest właściwy kierunek, bo teraz nadchodzi drugi lockdown i musielibyśmy, gdybyśmy rzeczywiście przekroczyli ten limit konstytucyjny, jakby zgodnie z tym, czego nakazuje w tym momencie ustawa zasadnicza i ustawa o finansach publicznych, powinniśmy w tym momencie zacząć ciąć wydatki, wchodząc w lockdown. I chociażby ta sytuacja kryzysowa pokazuje, że te zasady nie mogą być na wszystkie czasy, na zawsze. Ja tylko, zanim oddam panu Mateuszowi Urbanowi głos, tylko przypomnę, bo panowie tego nie możecie pamiętać, a ja pamiętam. Byłem wtedy dziennikarzem, raportowałem dyskusję w Komisji Konstytucyjnej i potem w Sejmie i doskonale pamiętam, że nad posłami, nad twórcami obecnej Konstytucji jednak ciążyła trauma związana z długami Gierka. I że wówczas ten limit był wpisany także dlatego, że wszyscy sobie zdawali sprawę, że no, Gierek i jego ekipa może miał dobre intencje, ale nie potrafił tymi długami, czy tymi pozyskanymi środkami w ogóle pożyczonymi za granicą dobrze zarządzić, i co w efekcie doprowadziło w istocie do bankructwa polskiej gospodarki. I proszę też brać pod uwagę tamten czas i tamte emocje, one bardzo znacząco wpłynęły na wprowadzenie tego hamulca. Panie Mateuszu, jak pan do tego podchodzi? Chciałbym zacząć od podziękowania za zaproszenie. I uważam, że debata jest potrzebna, mimo tego, że rzeczywiście dzieją się inne ważniejsze rzeczy w tym momencie. Jest kilka kwestii, do których chciałbym się odnieść. Przede wszystkim nasz kontrapel, czy odpowiedź na postulat usunięcia długu z konstytucji nie tyle był nakierowany na bronienie 60%, czy nawet jakiegoś wyznaczania jakiegoś, tak jak było wspomniane, sztywnego limitu. Chodziło nam przede wszystkim o to, że może będę wypowiadał się za mnie, ale wydaje mi się, że Jakub tutaj ze mną się zgodzi, o to, żebyśmy mieli jakąś kotwicę, która rzeczywiście ograniczyłaby zakusy fiskalne rządów, które są różne, które przychodzą różne w różnych czasach i jak wiemy chociażby z ostatnich kilku lat, bez zasady, która będzie ugruntowana, albo inaczej nawet z zasadą, która jest ugruntowana w najwyższym akcie prawnym w RP, nie mamy gwarancji, że on będzie przestrzegany. Także to ta nasza debata tutaj opiera się oczywiście o to, co w ekonomii jest debatą pomiędzy zasadami i dyskrecjonalnością, to znaczy czy bardziej wiążemy sobie ręce, czy pozwalamy sobie na elastyczność. I my nie tyle mówimy, że musimy sobie związać ręce i niezależnie od tego, co się dzieje, czy się pali, czy mamy drugą falę, czy nie, to bronimy tego
limitu 60%, tylko tego, że tutaj musimy znaleźć balans pomiędzy tym, na ile rządowi możemy pozwolić na dodatkowe zadłużanie się, a na ile jednak dbamy o przejrzystość, transparentność finansów publicznych i jednak w jakiś sposób potem wracanie do ścieżki, może nie tyle zrównoważonych finansów publicznych, to pewnie też będziemy mówić, ale jakiejś konsolidacji fiskalnej. Nasza reguła wydatkowa, która była komplementem do tej pory, czymś, co uzupełniało ten limit, jest różnie oceniana, w jaki sposób pozwoliła na to, żeby ten dług do PKB w latach 16-19 spadał, natomiast no, została zawieszona i de facto rzeczywiście nasz dług publiczny w tym momencie przekroczy próg konstytucyjny. Mówię o tej metodologii unijnej, a metodologii krajowej jednak pozostanie według najnowszych prognoz jeszcze parę punktów procentowych tego zapasu. Natomiast tak czy inaczej przeszliśmy przez ten próg, przez też również obejście konstytucji i rolę Narodowego Banku Polskiego. No i musimy się zastanowić, co teraz z tym fantem zrobić. Zaraz się będziemy zastanawiać. Jeszcze proszę pana Nikodema Szewczyka, żeby zechciał przedstawić swój pogląd. Proszę wyłączyć, tak. Dziękuję również za zaproszenie. Ja się solidaryzuję również z osobami, które są teraz na protestach, które protestują. Myślę, że wszyscy gdzieś tam mamy blisko serca takie demokratyczne wartości i warto o te sprawy walczyć. Odpowiadając bezpośrednio na pytanie, które pan zadał, polski dług publiczny jest stabilny, ponieważ o jego stabilności nie decyduje wysokość, tym bardziej przekroczenie jakichkolwiek arbitralnie stworzonych limitów, ale inne czynniki. Takim pierwszym czynnikiem, który ja wyróżniłem w jednej z polemik, którą napisałem odnośnie apelu Towarzystwa Ekonomistów Polskich, jest relacja między stopą oprocentowania obligacji rządowych a stopą wzrostu gospodarczego. Jeżeli koszty obsługi zadłużenia, czyli rentowność obligacji jest wystarczająco niska, to państwo bez problemu może się zadłużać i tym zadłużeniem stymulować wzrost gospodarczy, dzięki czemu wbrew pozorom zmniejsza zadłużenie zamiast je zwiększać, ponieważ zwyczajnie amortyzuje te spadki, które wynikają z recesji gospodarczej, którą mamy teraz. Takim drugim czynnikiem jest struktura zadłużenia. Struktura decyduje o tym, czy dług publiczny jest odporny na zmianę sytuacji gospodarczej w kraju, ale też zaufanie inwestorów za granicą. No jeżeli dług jest w większości długiem w posiadaniu rezydentów, inwestorów krajowych, no to ten dług zwykle jest stabilniejszy, mniej podatny na ryzyko walutowe, mniej podatny na wahania koniunktury globalnej i to ryzyko niewypłacalności jest mniejsze. Moim zdaniem dług publiczny w Polsce jest stabilny, ponieważ w zasadzie od kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, ta stopa wzrostu gospodarczego była zawsze wyższa niż przeciętna stopa oprocentowania długoterminowych obligacji rządowych, a nasz dług w większości jest denominowany w walucie krajowej, więc to ryzyko też jakiegoś, można powiedzieć, ryzyko zewnętrzne, egzogeniczne stabilności zadłużenia jest dosyć niskie. No i wszystkie prognozy też, które mamy dotyczące tych zmiennych, pokazują, że raczej w przyszłości te sytuacje nie ulegną odwróceniu. To znaczy dalej będziemy mogli zapożyczać się po bardzo niskich kosztach i dalej ze względu na to, że jesteśmy gospodarką wschodzącą, nasza stopa wzrostu gospodarczego będzie na tyle wysoka, żeby koszty tego obsłużenia, tego zadłużenia obsługiwać. Tak jest. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Proszę uprzejmie. Tak. Mogę się wtrącić? Jestem w stanie się zgodzić z tym, co powiedział Nikodem. Jednak jest to wszystko przy założeniu, że stopa wzrostu gospodarczego będzie powyżej stopy, po której będziemy zaciągać dług, a raczej stopy neutralnej od ryzyka. Ja powiem, to prawda, stopy są bardzo niskie teraz, wręcz zerowe, ale my mamy recesję, mamy ujemne stopy wzrostu. Nie wiadomo, jak długo to będzie trwało, nikt z nas nie wie i chyba nikt na świecie nie wie, jak długo ta covidowa recesja będzie trwała. I to wszystko, co Nikodem powiedział,
W dużym stopniu się zgadzam, ale to jest przy założeniu tego, że wzrost gospodarczy będzie wyższy niż stopy procentowe. My nie jesteśmy w tej rzeczywistości w tej chwili. Tak. Jan Zygmuntowski, też rozumiem, że adrem. Bardzo proszę. Tak, ja chciałem tylko krótko powiedzieć, no słusznie Kuba zauważyłeś, że mamy w tym momencie już o ujemnej rentowności obligacje, więc tak, mamy recesję i mamy też dwudziestolatki polskie, które są poniżej zera, jeśli chodzi o rentowność. Więc jak odzyskując jakikolwiek wzrost, już jesteśmy w stanie bez problemu je spłacić. Racja, że tego wzrostu jeszcze nie ma. Natomiast jeśli spojrzymy na podobne, analogiczne sytuacje jak dzisiejsza, czyli nie epidemia, a na przykład okresy wojen, to normalne było to, że właśnie wydawano wtedy bardzo tanie obligacje, żeby ściągnąć w tym momencie z tych gospodarstw, z firm, z sektora finansowego nadmiar, po prostu ten nawis oszczędnościowy, żeby wykorzystać go chwilowo, mając większy dług. Proszę uprzejmie. Tak, pan Mateusz. Tak jak była kwestia samego wzrostu gospodarczego, to jest ta jedna strona tego równania, natomiast jakbym się przyczepił jednak do tych stóp procentowych. Dwie kwestie. Po pierwsze, mamy w tym momencie bezprecedensową, zwłaszcza w warunkach polskich, interwencję Narodowego Banku Polskiego, który te stopy procentowe trzyma również długoterminowe bardzo nisko. Ostatnie dane mówią o tym, że inwestorzy zagraniczni, to są najniższe poziomy w ogóle zarejestrowane, jeśli chodzi o aktywność w polskich papierach dłużnych. Więc o ile teraz tak to może wyglądać, to nic nam nie daje gwarancji tego, że w przyszłym roku, zwłaszcza jeżeli trendy odnośnie epidemii i też gospodarcze, lockdownowe się utrzymają, że te niskie stopy będziemy w Polsce mieć na tych poziomach. Także one mogą jak najbardziej odbić. Proszę panów, pan jeszcze w tej kwestii, panie Nikodemie, tak? Bardzo proszę. Ja tylko krótko chciałem odnieść się do kwestii recesji. Oczywiście, że teraz stopa wzrostu gospodarczego jest niższa niż oprocentowanie, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy się zadłużać, no bo wiemy doskonale z równania rachunków narodowych, że wydatki rządowe no, są elementem produktu krajowego brutto, więc jeżeli my teraz nie będziemy wydawać tych środków, to wzrost gospodarczy będzie jeszcze niższy i w konsekwencji tak naprawdę zadłużenie będzie rosnąć, no bo przecież zadłużenie liczymy jako całkowitą nominalną sumę długu publicznego do PKB. No i też wiemy z analiz, badań, też trochę z takiego, można powiedzieć, klimatu akademickiego, który teraz panuje, że te wydatki, które w czasie recesji rządy gdzieś tam przeznaczają na inwestycje, czy nawet utrzymanie miejsc pracy, no osiągają bardzo wysokie stopy wzrostu. Te tak zwane mnożniki fiskalne są wysokie. Więc to są reguły, które stosują się do sytuacji ogólnych, a nie szczególnych. Recesja jest sytuacją szczególną i w takiej sytuacji powinniśmy wydawać tak naprawdę bez względu na to, jak wysoki jest ten dług publiczny, no bo to jest elementarz ekonomii. Proszę panów, tak, dziękuję bardzo. Widzowie, którzy nas oglądają, a pewnie też większość zdecydowana Polaków, może się w ogóle nie przejmować tym, czy my przekroczymy te 60, czy nie, tylko raczej, a panowie jesteście reprezentantami tego młodego pokolenia, które dzisiaj pyta, jaka będzie Polska za 10, 20 i 30 lat, tak? I chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, to znaczy jak kwestia długu wpłynie na szanse rozwojowe Polski. I tu podeprę się pytaniem od naszej publiczności, od pana Michała Kruszyńskiego, który pyta wszystkich panów, w jaki sposób Polska może przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną bez dodatkowego zadłużenia. Czy problem katastrofy klimatycznej nie jest, zdaniem panów, znacznie ważniejszy niż zadłużenie, które jest problemem wtórnym. Ja myślę, że pan Kruszyński no, reprezentuje taki pogląd, który jest dość powszechny. Chciałbym, żeby się panowie tego odnieśli, gdybyśmy mogli zacząć od pana Jakuba, który przy okazji powiem, że rozmawia z nami z Minnesoty i ma w tej chwili już chyba po 22 jest, tak? U pana. Nie, w drugą stronę, 10 rano. Dziesiąta rano. Okej, w porządku. Bardzo proszę. Drugą stronę, tak. Tak, pozdrawiam ze Stanów. Tutaj też się równie ciekawe rzeczy dzieją. Mamy wybory prezydenckie we wtorek. Pytanie było o sprawy klimatyczne. Znaczy, w ogóle proszę się odnieść też do pytania, znaczy jakby jak ten dług wpływa na szanse rozwojowe Polski i szanse waszego pokolenia w przyszłości? W mojej ocenie sam
poziom długu publicznego, który jest tak naprawdę wynikiem różnych decyzji, które podejmujemy, i powinien być rozważany nie jako element, jako cel polityki gospodarczej tak naprawdę, tylko jako w pewnym sensie byproduct, jako produkt uboczny działań, które podejmujemy jako społeczeństwo przez naszych przedstawicieli w postaci parlamentu, a potem rządu, tak? I myślę, jesteśmy tutaj wszyscy reprezentantami młodego pokolenia i zgadzamy się w tej kwestii, że jednym z wyzwań cywilizacyjnych, przed którym stoimy, nasza generacja i pewnie generacje po nas, jest to, w jaki sposób przeprowadzić transformację energetyczną. Ja od razu powiem, że ja nie jestem specjalistą od energetyki, ale z czego mi wiadomo, nie da się tego inaczej zrobić niż poprzez aktywizację firm, które będą musiały sfinansować tą transformację w jakiejś formie poprzez dług, tak? Czyli zapewne emisję zielonych obligacji. Nowym trendem w polityce monetarnej jest udział banku centralnego, który będzie właśnie patrzył na swoje portfolio obligacji, który będzie inwestował, który będzie partycypował w tych inwestycjach, które będą miały odpowiedni poziom właśnie tych inwestycji w czy zielone, czy ekologiczne inwestycje. Podsumowując, sam dług publiczny w tej kwestii jest, które jako społeczeństwo będziemy podejmować w następnych latach, i nie chciałbym fetyszować za bardzo samego długu, bo tak jak powiedziałem, jest on efektem finalnym pewnych decyzji, które podejmujemy jako społeczeństwo. Podsumowując, Pana zdaniem, nie z długu publicznego należy sfinansować transformację energetyczną, tylko po prostu znaleźć inne sposoby. Przede wszystkim powinny w tę transformację zainwestować firmy. Oczywiście. Jest tutaj miejsce na wsparcie czy rządu, czy szeroko sektora publicznego. Tak jak mówię, ze wsparciem, ja bym to widział ze wsparciem Banku Centralnego, dla którego widzę duże miejsce tutaj. Pan Jan Zygmuntowski, jeśli mogę, za chwilę do pana Nikodema dojdzie. Panie Janie. Tak, to ja bym chciał tylko, zanim odpowiem na to pytanie, bardzo krótko powiedzieć, że nie do końca jest tak, jak pan to przedstawił przed sekundą, że ta debata dziś nie do końca ma takie znaczenie. Tak jak mówiłem, jesteśmy przy tym progu konstytucyjnym. Za chwilę będzie kolejny lockdown, a tarcza 6.0 przewiduje bardzo nikłe wsparcie dla różnych branż. Branża gastro, branża hotelarska, turystyczna w tym momencie mają nóż przy gardle. I to nie jest określenie przesadne. Ja tylko zrelacjonowałem w moim przekonaniu stan świadomości społecznej, że społeczeństwo się nie spiera o ekonomiczne jakby definicje czy granice długu, tylko o to, czy Polska będzie się rozwijać i czy jest w stanie dogonić średnią europejską. Z tej strony zgoda, ale nawet powiedziałbym, że właśnie społeczeństwo musi zdać sobie sprawę z wagi tych definicji, ponieważ jeśli my nie uwolnimy trochę tej możliwości zadłużania, to jesteśmy w sytuacji, w której wiele firm musi poczekać do marca z rozliczeniem poprzedniej tarczy, nie może zwalniać pracowników, ale wchodzi, no i to było bardzo słuszne oczywiście, żeby trzymać przede wszystkim miejsca pracy i pomagać pracownikom, ale bez drugiej tarczy znajduje się w sytuacji bez płynności i bez możliwości zwalniania. W związku z czym jedyne, co pozostaje, to błagać banki o lichwę, bo ciężko takie warunki nazwać w tym momencie normalnym kredytowaniem. Chcesz się odnieść, zanim przejdę do tego klimatu? Tak, jakbym dwa zdania powiedzieć, to wydaje mi się, że postawienie tej sprawy na tej zasadzie, że albo w tym momencie zwiększamy dług, że mamy ten nóż, którym ty określiłeś sytuację branży gastronomicznej, według mnie słusznie, to jest nasz dług, jest w tym momencie trochę niezgodne z realiami, zwłaszcza z nowelizacją budżetową, która rząd zwiększył w sierpniowej bodaj nowelizacji o 70 miliardów złotych wydatki w tym roku, ale pamiętajmy, że w zasadzie cała pomoc, jeśli chodzi o tarczę finansową i poprzednio została wypchnięta do PFR-u i do Banku Gospodarstwa Krajowego. I bardzo ciekawe rzeczy wychodzą z tego, jak się zobaczy, na co rząd obecny te pieniądze przeznacza. To znaczy większość to są takie przesunięcia księgowe, żeby pokazać, że przenieść wydatki 2021 na 2022
20, żeby w 2021 mieć już jakiś pewnie lepszy i PR-owy, jeśli w ogóle sukces odnośnie deficytu, ale tam z tych 70 miliardów, uwaga, 2 miliardy zostały tylko przeznaczone na ochronę zdrowia. Większość to jest fundusz solidarnościowy i tam takie jakieś kuriozalne uzasadnienia tego, że on realizuje jakieś ważne misje społeczne. Nie wiadomo w ogóle co, gdzie i jak, ale tam poszło 30 miliardów, więc gdyby te pieniądze w tym momencie czekały zaplanowane na drugi lockdown, który no, chyba wszyscy poza rządem wiedzieli, że przynajmniej jest ryzyko tego, że się zdarzy i rząd poważny w tym momencie powinien mieć plany przynajmniej 3 lub 4 w zależności od tego, jak druga fala będzie przebiegać. Tak, to tak wiesz. Timely, możesz. Tak, więc ja bym tutaj nie tyle zwalał na limity, tylko na to, jak pieniądze jeszcze w limicie są wydatkowane. Więc nie tylko ilość, ale też skuteczność i to, co robimy z tym, co mamy. Na to zwracamy największą uwagę, że oprócz samego długu jest jeszcze to, co robimy z dochodami podatkowymi i ewentualnie z tym nowym długiem. Absolutnie nie będę zaprzeczał, że to, co robimy z tym nowym długiem, to jest problem. Najlepiej to, jak tarcza została nierozsądnie wydana, chyba oddaje to, że pierwsze, co zrobił PKO BP, to musiał skasować lokaty dla firm, bo cała masa firm, które nie miały problemów z płynnością, dostały je i stwierdziły, że od razu wrzucą na lokatę. Natomiast wracając do głównego pytania, czyli tej sprawiedliwej transformacji, jej problemem jest przede wszystkim w Polsce i mówiąc o polskim kontekście, jej największym problemem jest to, że górnikom obiecuje się, a jednak to jest wciąż, patrząc na łódzkie, Wielkopolskę, Śląsk, czyli te trzy regiony, które powiedzmy, i Śląsk paradoksalnie nie ma największych problemów, ale właśnie łódzkie i Wielkopolska, bo tam jest węgiel brunatny odkrywkowy i nie ma dużej bazy przemysłowej. Więc patrząc na te dwa województwa, nie oferuje się tam specjalnie jakichś alternatyw. Jest mowa o tym, że będzie jakiś zielony przemysł, ale tak naprawdę nikt nie daje żadnej gwarancji, że miejsca pracy będą. Więc jeśli chce się użyć na przykład instrumentu takiego jak gwarancja zatrudnienia, który jest instrumentem antycyklicznym, więc też wspierającym w ogóle wychodzenie z kryzysu, no to niestety, ale trzeba finansować go publicznie, nawet jeśli on w dłuższym horyzoncie stworzy ten zielony przemysł i umożliwi inwestowanie prywatnemu kapitałowi. Część transformacji można oczywiście prowadzić w oparciu o oddolnie budowane, nie wiem, panele słoneczne, farmy wiatrowe, włączać samorządy, żeby ten dialog prowadziły. My bardzo dużo o tym też jeszcze w Fundacji Instrat pisaliśmy. Natomiast nie ma co ukrywać, duże działania infrastrukturalne, czy jest to woda, czy jest to ciepłownictwo, czy jest to energetyka. No zazwyczaj to są inwestycje, które się zwracają po dekadach. W przypadku, no nie wiem, takiej energii atomowej, no to mówimy o... 30 lat. Tak, dokładnie. No to nie jest horyzont inwestycyjny, który interesowałby kogokolwiek poza funduszem emerytalnym, a nawet fundusze emerytalne mają menedżerów, którzy też myślą krótkoterminowo. Więc być może, panowie mają rację, gdyby zmieniła się w pewnym sensie mentalność takich inwestorów instytucjonalnych, którzy stwierdziliby, tak, pakujemy się na 40-50 lat, w takie duże infrastrukturalne tematy. Jeśli to się nie dzieje, to ja bez wsparcia państwa nie do końca to widzę. Czyli podsumowując, pan uważa, że zwiększenie limitu długu powinno oznaczać wygenerowanie jakby dodatkowych środków pożyczonych, które zostałyby przeznaczone między innymi na transformację energetyczną. Tak, nieprzypadkowo, finiszując, nieprzypadkowo też ten dług nazwaliśmy długiem dla regeneracji społecznej i ekologicznej. Pan Mateusz chciałby dokończyć jeszcze swoją wypowiedź w tej sprawie? Tak, nie tyle do samej kwestii wyzwania związanego ze zmianami klimatycznymi, ponieważ no tutaj odnośnie recept i samej analizy koledzy z Instratu są na pewno bardziej kompetentni. Natomiast ja bym jeszcze dodał w tym naszym elemencie, w tej naszej układance element, który nazywa się Unią Europejską i konieczność wykorzystania funduszy, które ona nam daje. To jest może ta odpowiedź, że ta część tej transformacji, którą bylibyśmy w stanie przeprowadzić bez długu, o ile oczywiście dobrze to rozegramy i te negocjacje pójdą po naszej myśli. Chciałbym wierzyć, że tak się stanie. Na ten moment mało mamy podstaw do tego, żeby tak twierdzić, ale no, to jednak mogą być grube miliardy.
Panie Nikodemie, do Pana, ale ja pozwoli Pan, że poza tym pytaniem o to, z czego sfinansować tą wielką zmianę energetyczną, no dodam dodatkowe pytanie. Panowie napisaliście w tym liście z 30 lipca, że niematerialna część gospodarki rośnie w szybkim tempie, a rynek pracy zmienia się pod wpływem automatyzacji i cyfryzacji, to wiemy. W takich warunkach sztywne instrumenty i teorie okazują się mało przydatne. Ja chciałem zapytać, czy Panów zdaniem w gospodarce cyfrowej, ku której zmierzamy, będą obowiązywały inne prawa ekonomiczne niż dotychczas? Tak przy okazji, gdyby Pan zechciał też odpowiedzieć na to pytanie. Proszę. To ja może zacznę od takiej kwestii. No, my ekonomiści mamy takiego pecha, że chociaż gdzieś tam teoretyzujemy na temat gospodarki i tego, co powinno być, na co powinniśmy przeznaczać środki finansowe, no to ostatecznie i tak te decyzje podejmują politycy, którzy realizują demokratyczny mandat, więc bez względu na to, co my tutaj w ramach jakiejś dyskusji akademickiej zaproponujemy, no to zawsze ta polityka jest, można powiedzieć, pewnym bottom line'em dla tego, co się dzieje. Do tej kwestii rewolucji cyfrowej na rynku pracy i ogólnie w gospodarce przejdę chyba na końcu. Teraz chciałbym się jeszcze odnieść do tych kwestii związanych z klimatem, z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. No, należy pamiętać, że jeżeli mówimy o jakiejkolwiek restrukturyzacji branży energetycznej, to my mówimy tak naprawdę o restrukturyzacji firm, które są w posiadaniu Skarbu Państwa. Jeżeli spojrzymy na dane globalnie, to 60% spółek, które są największymi emitentami CO2, to są spółki w posiadaniu Skarbu Państwa, więc ja bym tutaj się z Kubą nie zgodził, że ten impuls musi iść od strony sektora prywatnego, bo po prostu to nie sektor prywatny jest udziałowcem tych spółek, które za te emisje odpowiadają, a sektor publiczny. To jest jedna rzecz. Druga kwestia, perspektywa unijna, nowa perspektywa finansowa, to jest perspektywa na lata 2021-2027. Ja mam pewien problem z tym, żeby sugerować, że te środki, które uzyskamy z Unii Europejskiej, w jakiś krótkim terminie nam pomogą finansować ważne wydatki publiczne, no bo ich po prostu jeszcze na stole nie ma, a też to finansowanie jest w pewnych transzach i to będzie trwało te 6-7 lat. Więc ten limit długu publicznego może być problematyczny, znaczy jest na pewno, bo już go przekroczyliśmy w rzeczywistości. Niewątpliwie jakiś audyt finansów publicznych, tego na co przeznaczamy środki, byłby wskazany, no ale też tak naprawdę no, ciężko oczekiwać, że do czegoś takiego dojdzie w sytuacji politycznej, którą mamy. Natomiast niewątpliwie, jeżeli te środki byłyby przeznaczane na restrukturyzację sektora górnictwa, która została gdzieś tam zapowiedziana przez rządzących, mimo że ten temat był przez wiele lat ignorowany, to takim limitem zadłużenia nie warto się przejmować. Co do zmian technologicznych na rynku pracy, no to jest dyskusja trochę taka szumpeteriańska, bo ona powraca do takiego pytania o to, czy powinniśmy bardziej cenić stabilność, bezpieczeństwo ludzi, czy twórczą destrukcję na rynku. Jest taka dyskusja na temat tego, czy takie pakiety stymulacyjne, fiskalne nie tworzą firm zombie i też zawodów prac zombie, to znaczy po prostu te zawody, które w toku tego, że ta gospodarka się zmienia, szczególnie teraz bardzo dynamicznie w kierunku cyfrowym, są sztucznie w gospodarce podtrzymywane. No ale ja dalej będę stał przy tym, że znacznie ważniejsze od tej twórczej destrukcji jest po prostu trzymanie pewnej stabilności społecznej i zapewnienie ludziom dochodów, poduszki bezpieczeństwa w czasach kryzysu, no bo ekonomia to dużo więcej niż innowacje, to przede wszystkim są ludzie, ich problemy, ich życie i nie możemy o tym zapominać. Panie Jakubie, ja do Pana, ale od razu też z kolejnym pytaniem, chociaż może się Pan odnieść też i do tego wątku obecnie, to znaczy
Pan reprezentuje trochę inny pogląd niż panowie Zygmuntowski i Szewczyk i chciałem zapytać, no ale pan też należy do pokolenia, które ma ambicje, żeby Polska stała się zamożnym krajem europejskim. To jak pana zdaniem należy to sfinansować? Jak należy sfinansować te inwestycje, ten pogonienie Zachodu? Jak się to powinno odbyć? To zanim to powiem, jedna uwaga. Ja mam ogólnie problem z myśleniem, czy w ogóle szukaniem danych na temat automatyzacji w Polsce, bo mam wrażenie, że jest dość często mylona z robotyzacją, to znaczy często klasyfikowana jest jako, jeżeli mamy pracownika na linii produkcyjnej i tam jest robot, często w różnych opracowaniach wychodzi nam, że to miejsce pracy jest bardzo wysoko zautomatyzowane. Niekoniecznie tak jest, prawda? Bo automatyzacja to jest zastępowanie człowieka przez roboty i wypchnięcie tego pracownika z rynku pracy, a często... Albo do innych zawodów, które ma sztuczna inteligencja stworzyć i ma być ich więcej niż te, które zabierze. Ale to zostawmy, bo to jest osobny temat, na który chętnie panów zaproszę. To też nas pasjonuje, ale dzisiaj nie zdążymy po prostu tego przegadać. Także zostawmy na razie z boku sztuczną inteligencję. Jasne. Tu myślę, że Jan będzie najbardziej fachowo w stanie się odnieść. To jest świetne pytanie. W jaki sposób sfinansować rozwój Polski i w ogóle jak zrobić taki duży krok do przodu? I co nas może czekać w naszym pokoleniu? Jakie mamy ambicje? Ja, jak patrzę na polską, no nie tylko scenę polityczną, ale na polskie społeczeństwo, to zastanawiam się, jakie stoją przed nami wyzwania, oprócz tych, które są, powiedzmy, na poziomie globalnym. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Zupełnie szczerze nie wiem. I oddaję tutaj pałeczkę. Proszę uprzejmie. Pan Urban, proszę. Tak, to jest... Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko bardzo dobra konstatacja, że nie wiemy, że jako Polska jesteśmy po 30 latach mniej lub bardziej udanego gonienia Zachodu, który był nam takim punktem odniesienia, a znajdujemy się właśnie tak pomiędzy. Już jest trochę podobnie, już nasze miasta wyglądają prawie tak jak te na Zachodzie, już samochodami jeździmy też często podobnymi. Oczywiście wciąż są nierówności, wciąż jeszcze nam w wielu aspektach daleko, ale doszliśmy do momentu, w którym musimy znaleźć własną drogę. To znaczy na początku, według mnie, zanim będziemy zaciągać te wszystkie długi, podwyższać limity i tak dalej, musimy wiedzieć, dokąd chcemy dojść, w którą stronę tę gospodarkę mamy popchnąć. I wydaje mi się, że tutaj nacisk na kompetencje powinien być kluczowy. O tym dużo również ekonomista związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, pan Andrzej Halesiak, pisze i według mnie ma 100% racji, że mamy tę nową epokę, gdzie kompetencje cyfrowe, IT będą kluczowe, a jednak nasz system na przykład edukacji, zwłaszcza tej podstawowej, ale też w pewnym stopniu średniej, no to są wzorce archaiczne, które do tego typu nowoczesnej gospodarki nie przygotowują, mówiąc bardzo łagodnie. Także najpierw ja bym się zastanowił nad naszymi priorytetami, ale też ostatnia rzecz, nie zapominał o środowisku instytucjonalnym. To znaczy, jeżeli mówimy bardzo dużo o długu publicznym w tym momencie, to jest jasne, to jest nasza debata, ale troszeczkę według mnie ucieka nam dług prywatny. To znaczy to, gdzie w tym wszystkim są banki, to na jakich zasadach udzielają bądź nie udzielają kredytu i przede wszystkim to, w jaki sposób obecna sytuacja na nie wpływa. W dwóch zdaniach wpływa na nie źle, zakręcają kurek z pieniędzmi, do pewnego stopnia nie ma się co im dziwić. Tutaj byłbym bardzo krytyczny odnośnie Narodowego Banku Polskiego, nie chcę póki co jeszcze w to wchodzić. Natomiast oprócz długu publicznego ten rozwój, nie mówimy o elektrowniach jądrowych czy transformacji energetycznej, ale taki na poziomie małych, średnich przedsiębiorstw, które chcą rosnąć, no to jest dług właśnie od banku, po pierwsze, i też rynek kapitałowy, czyli giełda. Ja bym chciał, żeby to też było jakby w tej naszej... No właśnie, a tutaj od razu, jeśli pan pozwoli, od razu skieruję do pana w takim razie pytanie pana Daniela Wójtowicza, który pyta, czy nie uważacie panowie, że w ostatnich latach została przez państwo zlekceważona i zaniedbana gra o kapitał przez giełdę papierów wartościowych?
kapitał, który zasilając sektory wymagające wielkich nakładów jak energetyka, mógł przyczynić się do poprawy naszego bilansu i zmniejszenia zadłużenia. Niech Pan też od razu na to pytanie zechce odpowiedzieć. Tak, wydaje mi się, akurat miałem może nie tyle szczęście, co ciekawą szansę zobaczyć, jak wyglądały zmiany. Chwilę pracowałem na giełdzie właśnie, to był bodaj 2016 rok. Gdzie widziałem, na polskiej giełdzie. Tak, na polskiej mhm, na polskiej tak. giełdzie byłem tam stażystą, ale trafiłem na bardzo przykry moment wymiany kompetentnych menedżerów. Nie chcę mówić, że na mniej kompetentnych, w każdym razie pozbywano się wielu ludzi, którzy wiem, że mieli odpowiednie kompetencje i wiele lat dla tej giełdy wcześniej pracowali, jedynie ze względów politycznych. Także ten obrazek gdzieś ze mną zawsze jest, jak ktoś wspomina o giełdzie. I jak najbardziej chciałbym widzieć giełdę wyżej na liście, w ogóle mówienie, że giełda jest na liście priorytetów rządzących, no według mnie jest może nie tyle absurdalne, co jednak dużym naciągnięciem. I tutaj ten PR rozmija się z rzeczywistością. Także ja widzę... Ja z niepokojem patrzę na zegar, ponieważ dyskusja się rozkręca, a my umkną nam ważne jeszcze kwestie, więc do panów, do pana Zygmuntowskiego, pana Szewczyka, którzy reprezentują chyba podobne poglądy. Mam takie pytanie, bo panowie uważacie, że jakby się udało znieść ten limit długu w Konstytucji, to zupełnie legalnie jakby można było generować, pożyczyć dodatkowych kilkaset miliardów złotych i przeznaczyć je na właśnie, na co? Proszę nam to powiedzieć, bo to jest takie kluczowe pytanie. Na co te pieniądze miałyby pójść? Pan Zygmuntowski. To ja krótko na to odpowiem, bo rzeczywiście też nie ma tutaj powiedzmy idealnej strategii napisanej w tym momencie, więc się trochę przychylam tego, co Kuba powiedział. Przepraszam, mam tutaj intruza w sali. Natomiast jeszcze potem się odniosę do tego, co mówił Mateusz. Więc przywołanie tej Andrzeja Halesiaka jest myślę bardzo dobre, ponieważ na antenie TOK FM rozmawialiśmy o tym, że dużym problemem jest, że jak weźmiemy ten dług, musimy dokonać sensownej selekcji portfela inwestycyjnego po prostu i ten proces musi trwać stale. Też miałem przyjemność od innej strony obserwować tą polską gospodarkę w środku jako pracownik Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie odpowiadaliśmy właśnie za innowacje i na początku jak powstał SOR Morawieckiego, to były tam pewne konkretne branżowe pomysły na rozkręcenie, na stworzenie pewnych specjalizacji, branż przemysłu, likwidację konkretnych problemów regulacyjnych, ale też... Czy coś z tego wyszło? No i właśnie problem jest taki, że pewne rzeczy powychodziły, jak e-busy, w sensie elektryczne autobusy i to zostało fajnie zrobione. Natomiast bardzo dużo rzeczy nie zostało nigdy zaktualizowanych. Kiedy pojawił się temat sztucznej inteligencji, automatyzacji, nigdy nie został podchwycony. Kiedy pojawiły się wątki teraz wodorowe, no one rzeczywiście łapią, bo są związane z tym busem. Ale wszystkie pozostałe, inteligentne miasta, kooperatywy, czyli spółdzielnie cyfrowe, wszystkie te wątki, czy wspólnice danych, tak, dla zdrowia chociażby, wszystkie te wątki nie zostały zauważone odpowiednio w czasie i stworzenie takiego mechanizmu wyłapywania jest kluczowe. Natomiast chciałbym powiedzieć o tych kompetencjach, bo absolutnie się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem to jest cały czas taka mowa, próba mówienia, że nie jesteśmy my mentalnie dostatecznie przygotowani na coś. Jak zauważymy na programistów, których wypuszcza Polska i na to, jak ci programiści lądują w międzynarodowych rankingach, gdzie jest Polska w rankingach PISA, jeśli chodzi o zdolności matematyczne, ścisłe i tak dalej polskich uczniów, są w topie i to światowym. Natomiast polscy programiści są trzeci od końca w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produktywność pracy. Dlaczego? Ponieważ nie tworzymy własnych produktów, nie budujemy własnych rozwiązań, jesteśmy całkowicie cyfrowo skolonizowani przez rozwiązania, szczególnie amerykańskie. I bez wchodzenia tego wyżej w globalnym łańcuchu wartości nic nie zmienimy. I przechodząc pewnie też do pytania, które padnie, bo je widziałem, ta dyskusja o długu prywatnym powinna skupiać się też wokół tego, że dług prywatny i dług publiczny są w pewnym stopniu ze sobą wymienne. Znaczy świetne pytanie z publiczności tu padło od pana Dariusza Mańkowskiego, który pokazuje, że sektor prywatny nie zwiększa długu prywatnego. Owszem, dzieje się to w sytuacji, kiedy zwiększa się dług publiczny. To chociażby Steve King pokazał. Dług publiczny zastępuje dług prywatny, ponieważ gospodarstwo domowe nie musi wtedy iść, czy firma nie musi iść po ten dług prywatny, jeśli dostaje pomoc od państwa. I to szczególnie widać w kryzysach.
I odpowiadając bardzo krótko na drugie pytanie pana Dariusza, czy emisja obligacji jest operacją fiskalną czy monetarną? W moim odczuciu, jeśli spojrzymy funkcjonalnie na finanse, to pytanie w ogóle nie ma większego sensu. Celem emisji obligacji jest regulacja poziomu rezerw, zgadza się panie Dariuszu, niekoniecznie zdobycie tych złotówek. Moim zdaniem najlepiej było to widać podczas tych kolejnych aukcji Narodowego Banku Polskiego, który chciał dostarczać płynność bankom. Okazywało się, że banki w ogóle tą płynnością nie są zainteresowane do niczego i nie potrzebują i chcą mieć tylko więcej bezpiecznych papierów. Panie Nikodemie, do pana to samo pytanie, ale ja je uzupełnię jeszcze jednym wątkiem i zdążymy, mam nadzieję, o tym porozmawiać. Mianowicie panowie mówicie w swoim stanowisku, że no, Polska powinna w ogóle dogonić Zachód, mamy unikatową szansę, żeby to zrobić. I wszyscy pewnie byśmy tego chcieli, rozumiem, że w tej sprawie wszyscy jesteśmy gotowi się absolutnie ze sobą zgodzić. Natomiast pytanie, no jakie tutaj mamy możliwości, jakie szanse i czy ten podniesienie limitu długu, czy w ogóle zniesienie limitu długu w ogóle rzeczywiście nam w tym pomoże. I odwołam się do ekonomisty z waszej grupy, z sygnatariusza listu z 30 lipca, pana doktora Grodzickiego z UJ-u, który wydał książkę w ubiegłym roku, która mnie po prostu bardzo poruszyła. Książkę, która się nazywa Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej, gdzie on najkrócej mówiąc twierdzi, że Grupa Wyszehradzka, czyli państwa Grupy Wyszehradzkiej zostały umieszczone w pewnym międzynarodowym podziale pracy, krótko mówiąc pod hasłem montownia i że nie będziemy w stanie nigdy tego zmienić. Co więcej, módlmy się, żeby po wprowadzeniu robotów i zastąpieniu ludzi, żeby ta praca nie wróciła, czy te fabryki montownie nie wróciły z powrotem do krajów pochodzenia, bo wtedy nie będzie już problemu związanego z jakby niskimi płacami, które były powodem lokowania tych montowni u nas. Więc pytanie jest takie, no co pana zdaniem, panów zdaniem tej grupy ekonomistów, którzy w tej sprawie zabierają głos, no należy jakby w co zainwestować te pieniądze, jak dojść w ogóle do tej średniej europejskiej? No to najpierw może temat główny naszej dyskusji. Cieszę się, że Janek wspomniał tutaj o badaniach PISA, które rzeczywiście pozycjonują polskich uczniów dość wysoko na świecie, jeżeli chodzi o wyniki naukowe i takie kompetencje również nabyte w szkole. Tylko jedno zdanie mogę przerwać ci? Proszę. Bo według mnie skupiamy się, troszkę nie o to mi chodziło, bo jasne, mamy bardzo zdolne dzieciaki w szkołach, mamy często ciężko pracujących, również zdolnych nauczycieli, tylko to, co mierzy PISA, według mnie jest jednak bardzo wąskim wycinkiem tego, co powinno mierzyć. Mamy liczenie, mamy rozumienie, jasne, to są rzeczy podstawowe, ale jeżeli chcemy wejść troszeczkę wyżej, właśnie na kreację wartości dodanej, nowych produktów, na przedsiębiorczość, czyli to, o czym mówicie, czego na przykład polscy informatycy, co widać z danych, nie mają lub mają tego za mało, to musimy troszeczkę jakby mentalnie zmienić ten model i tu oczywiście też olbrzymią rolę grałyby uniwersytety, ale to już nie chcę się znęcać. Proszę bardzo, tak, dziękuję za to wtrącenie. Też się trochę zgadzam, że same wyniki PISA nie są wystarczającym jakby pod czynnikiem w ogóle zmiany i rozwoju, ale to też jest temat na osobną dyskusję. Proszę bardzo, pani. Oczywiście. No dziękuję za te głosy. Ja właśnie chciałem w zasadzie przejść do tego, że wyniki PISA nie są tutaj kluczowe, ale nie dlatego, że one źle mierzą kompetencje, a dlatego, że no one mierzą kompetencje osób, które kończą tam szkoły średnie, szkoły ponadpodstawowe, ale nie mierzą na przykład kompetencji kadr naukowych na uniwersytetach, nie mierzą wyników tych kadr naukowych. No w Polsce, i to jest jeden z tych obszarów, w który warto zainwestować środki, mamy bardzo niskie nakłady na badania i rozwój. I jeżeli chcemy narzekać na brak przedsiębiorczości, na brak innowacji, to powinniśmy na pewno spojrzeć na to, jak system szkolnictwa wyższego i system finansowania nauki jest zorganizowany w Polsce. I to jest jedna z tych... Nikodemie, przepraszam, nie mamy czasu na bardzo długą wypowiedź. Musi pan, bo już nam zostało tylko 6 minut. Bardzo mi zależy, żeby pan też się odniósł do tezy pana doktora Grodzickiego. To pokrótce.
Jedno zdanie jeszcze odnośnie długu. Unia Europejska ma poziom zadłużenia publicznego średnio na poziomie 80%. To jest 20 punktów procentowych więcej niż Polska. Ta przestrzeń do średniej jest, tym bardziej, że my jesteśmy krajem, który no nie jest najniżej rozwiniętym w Unii Europejskiej. Oprócz badań i rozwoju warto finansować wszelkie wydatki na system ochrony zdrowia. My w Polsce te wydatki na system ochrony zdrowia mamy jedne z najniższych w Europie. W dodatku mamy bardzo wysoki poziom wydatków prywatnych, które zwykle po prostu są wyższe, bo ta prywatna służba czy system ochrony zdrowia jest droższa. Więc te dwie... Stale się poszerza. Te dwie płaszczyzny bym wskazał jako kluczowe. Co do tezy Maćka Grodzickiego, którego znam i sympatyzuję oczywiście, to ja myślę, że w niej jest ziarno prawdy, ale ja sam nie jestem przekonany, choć też nie jestem ekspertem od ekonomii międzynarodowej. No wydaje mi się, że jednak pewien poziom konwergencji między gospodarkami w Unii Europejskiej nie tylko zachodzi. No i te PKB się zbliżają do siebie, co widać po tym sukcesie, który gdzieś tam jednak Polska przez ostatnie 20-30 lat pod tym względem odniosła. Więc no, mam dosyć ambiwalentny stosunek, ale sympatyzuję. Panowie, no, zmierzamy się jednak do końca, to znaczy, że będę jakby zaszczycony, jeśli panowie przyjmiecie zaproszenie na kolejną dyskusję wokół tych tematów. Natomiast teraz spróbujmy jakby trochę podsumować. Gdybyście panowie chcieli po minucie powiedzieć, no dobrze, znaczy mamy pewien spór. Gdzie jest, czy jest między wami pole kompromisu? Tak, mamy dwa w zasadzie, można powiedzieć, tutaj stanowiska, bo pan Jakub i pan Mateusz w ogóle jakby reprezentują dość zbliżone poglądy i pan Jan i pan Nikodem też, ale przeciwstawne. Czy jest pole kompromisu między wami i w jakiej sprawie, czego to by mogło dotyczyć? Panie Jakubie, wracamy do tej kolejności początkowej. No to podsumowując, wydaje mi się, że poruszamy trzy kwestie i momentami je przeplatamy, to znaczy w kontekście długu zastanawiamy się, jakie jest całe otoczenie instytucjonalne, jak może być i jak powinno być. I to są trzy oddzielne kwestie i między nami są różnice, ale myślę, że co do clue jest między nami zgoda, że sam limit długu jest tylko elementem pewnego systemu. Mamy wyzwania, które są przed nami i te covidowe, i te długoterminowe, i w tym kontekście, jak je rozwiązać, się różnimy, ale jak najbardziej pole do kompromisu jest. Chciałem podziękować za żywą debatę. Nie pozabijaliśmy się, to też bardzo jest, dziękuję. To też jest wartościowe. Bo jesteście panie wyjątkowo kulturalni, tak. Bo dzisiejsza czy scena polityczna, czy życie społeczne jest bardzo spolaryzowane, a myślę, że mimo że reprezentujemy tak naprawdę kompletnie przeciwstawne spojrzenie na jeden temat, to jakoś potrafimy... Jesteście w stanie ze sobą rozmawiać, widzę, że jesteście po imieniu, to naprawdę dla mnie jako dla przedstawiciela trochę innego pokolenia brzmi bardzo dobrze. Pan Jan Zygmuntowski, pana zdanie na koniec. Ja też tą strukturę trzyczęściową bym zachował, Kuby, taką powiedziałbym dialektyczną nawet, że jeśli dziś naszą tezą jest limit konstytucyjny ogranicza i związane z nim też na przykład progi ostrożnościowe, może doprowadzić do pogłębienia tej recesji i do jeszcze zmniejszania wydatków nawet, no to nasza teza właściwie jest taka: musimy wydawać więcej, musimy przygotować większy pakiet ratunkowy, teraz szczególnie też na drugi lockdown. To jest nasza teza, jej antytezą jest stwierdzenie, że rząd jest nierozważny, że nie wie, jak to wydać, że lepiej nie dawać im tego wszystkiego, takich możliwości. Wydaje mi się, że syntezą tego wszystkiego jest stwierdzenie, wy się zgadzacie, że tak, rzeczywiście trzeba tym razem jednak wydać i ominąć ten limit, a my się zgadzamy, tak, trzeba bardzo jasno powiedzieć na co i stworzyć mechanizmy, które będą pilnowały tego, żeby to było tak wydane i nijak inaczej. I od tego powinna być Społeczna Rada Fiskalna, która będzie ponad podziałami pilnowała skutecznego i zgodnego z naszymi ustaleniami wydawania tych środków.
Dziękuję. Panie Mateuszu i do pana Nikodema miałbym prośbę, żebyście panowie odnieśli się jeszcze w tych swoich końcowych wypowiedziach trzema słowami do takiej tezy nowoczesnej teorii monetarnej, że państwo, które ma własną walutę, nie może upaść. Panie Mateuszu, może czy nie może? Oczywiście może. Może nie tyle upaść, co zbankrutować, ale to zwykle będzie wybór, a nie konieczność. Może to też skutkować, może to być takie de facto bankructwo przez zbyt dużą inflację, która zmniejsza wartość pieniądza. Jeśli chodzi jednym zdaniem o naszą ten punkt styczny, wydaje mi się, że jest jednak duży, większy niż mogłoby się wydawać. Ta heglowska, to porównanie rzeczywiście bardzo mocno mi tutaj pasuje. Myślę, że moglibyśmy się różnić co do tego, czy wchodzimy w społeczną radę fiskalną. Wydaje mi się, że my z Kubą mielibyśmy troszeczkę inny pomysł. Natomiast obwarowanie mocne tego, żeby te środki, jeżeli mają być wydane, jeżeli przede wszystkim mają być finansowane długiem publicznym, no to musi być tutaj no jasno i przejrzyście powiedziane na co, kiedy i ile. Jasne. Pan Nikodem. To może najpierw odniosę się do tej szczęsnej, nieszczęsnej nowej teorii monetarnej. Państwa bankrutowały, będąc zadłużone we własnej walucie. To jest historycznie po prostu sprawdzone i wiadomo, że... Ameryka Południowa i Niemcy w latach 20. Ta teza chyba właśnie dotyczy tego, o czym mówi Mateusz, czyli tego, że w zasadzie zwolennicy MMT twierdzą, że państwo nie musi po prostu zbankrutować, może wybrać inne metody spłacania długu, spłacić go właśnie za pomocą inflacji, spłacić go za pomocą nałożenia odpowiednio wysokich podatków na obywateli. No zawsze taką granicą jest poziom stabilności społecznej, bo są kraje, które mogłyby spłacić swoje zadłużenie inflacją, ale nie jestem pewien, czy utrzymałyby te rządy i te państwa legitymizację w społeczeństwie, kiedy ta inflacja sięgałaby tam trzycyfrowych liczb. Co do kompromisu, jest pole zdecydowanie do tego kompromisu. Ja myślę, że na pewno ten sztywny limit zadłużenia, o którym dyskutujemy, on jest pewnym przeżytkiem i pewnym archaizmem jako reguła fiskalna. Usunięcie samego limitu bez zmiany reguł fiskalnych w ogóle jest ryzykowne, ale usunięcie limitu z zmianą reguł fiskalnych i ze stworzeniem takiej sieci elastycznych reguł fiskalnych jest moim zdaniem czymś, co by sprzyjało polskiej gospodarce, a nie jej szkodziło. Proszę panów, proszę państwa, bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze parę wątków należałoby pogłębić i pewnie też słuchacze mogą mieć pewne uczucie niedosytu, ale zostawmy ich z tym, ponieważ obiecuję, że będziemy do tych tematów wracać. Nie ma dzisiaj, wydaje się, z punktu widzenia myślenia o przyszłości naszego kraju, do ważniejszej kwestii. Jak sfinansować transformację, jak przejść w ogóle do kompletnie nowego etapu rozwoju gospodarek opartych właśnie o wiedzę, o sztuczną inteligencję, o zmiany w genetyce itd., itd. Dużo jest tych wątków i obiecuję, jeśli tylko panowie się zgodzą, że wrócimy do tej rozmowy o przyszłości całkiem niedługo. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Naprawdę było przyjemnie z wami na te tematy rozmawiać. Dziękuję państwu, którzy nas oglądali i do zobaczenia, usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam.